Witam serdecznie. Dzisiaj ponownie spotykamy się z Aleksandrą Havel i porozmawiamy o biofeedbacku. Witam Cię. Dzień dobry, witam Państwa. Raz już rozmawialiśmy na ten temat, więc może teraz te pokrótce tylko przypomnij, czym jest biofeedback? Biofeedback to jest trening mózgu, a konkretnie informacja zwrotna na temat tego, jak pracuje nasz mózg. Mhm. To można zobaczyć na poziomie treningu, że jak trenujemy swój mózg, to podczas treningu dostajemy informacje, czy kiedy dobrze prowadzimy trening, swoją grę, to jak zachowuje się nasz mózg w tej sytuacji. Mhm. Czyli mamy podłączone elektrody do głowy. Mózg pracując generuje różne prądy, napięcia i to jesteśmy w stanie odczytać. I komputer to odpowiednio tam to interpretuje. Najprościej można to tak zobrazować, że osoba, która gra, widzi na ekranie telewizora wideogrę i można powiedzieć, że ta wideogra to jest mózg tej osoby, która właśnie prowadzi trening. I w realny sposób może wpływać na to, jak ten mózg się zachowuje. A terapeuta na ekranie swojego monitora widzi zakres fal mózgowych i steruje tym treningiem tak, żeby można było realizować założenia treningowe, które można szczytać po mapie mózgu, czyli takiej diagnozie. Mhm. Czyli jakby w pewnych obszarach utrudniamy lub ułatwiamy, żeby dotrenować pewne częstotliwości, tak? Po mapie mózgu można zobaczyć, jakie częstotliwości, jakich fal są za wysoko albo za nisko. Mhm. I to wszystko ma znaczenie. Jeśli mamy fale, które są za wysoko, to potrzeba je wyhamować, żeby nasz mózg zaczął pracować sprawniej, bardziej zasobnie. I tak samo w drugą stronę. Jeśli konkretnej fali w naszej głowie, częstotliwości fali jest za mało, to podnosimy tą falę do góry, żeby mieć więcej w sobie możliwości, żeby można było korzystać z większym anturażu z tego, co nosimy w sobie. Chodzi o równowagę, żeby wszystkiego było tyle, ile trzeba, wtedy mamy największą władzę nad sobą i nad mózgiem. Tak jest. Lepiej bym tego nie ujęła. Dobrze, no to teraz jakie zastosowania to może mieć? Zastosowania są bardzo szerokie. Od prostych spraw, z którymi się na co dzień spotykamy, czyli kiedy chcemy sobie podnieść koncentrację, pamięć, uwagę, tempo wykonywanych działań, logiczne myślenie, ale też pracujemy z osobami, które cierpią na depresję, na padaczkę, które czegoś się w sobie boją, czyli mają lęki. Też z dziećmi, które są przy sobie z czymś takim, jakimś wewnętrznym chaosem, czyli wprost mówiąc nadpobudliwością psychoruchową, ale też z dziećmi, które mają trudności szkolne, z dorosłymi, którzy chcieliby mieć w sobie więcej równowagi, wewnętrznego spokoju, które są bardzo zestresowane, ale też z ludźmi, którzy na przykład chcą podnieść potencjał swojego mózgu, żeby na przykład szybciej uczyć się języków obcych, chociażby. To jest jakby taki dział osobny, specjalny u Ciebie. Tak można powiedzieć. Okej. Okay. No dobrze, no to temat stresu. Czym jest stres? To jakbyś to Ty ze swojego punktu widzenia zdefiniowała. Nie taki jakiś regułka taka ogólnie znana, tylko z Twojego punktu widzenia taki mózgowe coś. Tak, to można bardzo łatwo zaobserwować, że w momencie, kiedy jest wysoki poziom stresu, to zaczynamy mieć brak dostępu do swojego potencjału. Każdy z nas miał takie doświadczenie zapewne, albo przynajmniej słyszał o tym, że ktoś miał, że na przykład jest egzamin, do którego jesteśmy przygotowani, mamy takie poczucie, idziemy na egzamin, dostajemy pytanie i jest czarna dziura. Co to oznacza? Że mamy tak wysoki poziom stresu, że broni nam to dostępu właśnie do tych informacji i do tego, co w tej głowie przetworzyliśmy. I tak jest w ogóle na życie. Jeśli chodzimy z za wysokim poziomem stresu, to zabieramy sobie
dostęp do swojego wewnętrznego potencjału na poziomie pamięci, emocjonalności, bo na przykład jesteśmy wybuchowi albo agresywni, to nam dalej w konsekwencji pracuje na relacjach, które może nie są do końca jakoś szczególnie szczęśliwe albo nie takie, jakbyśmy chcieli, żeby były. No i jeszcze to, co jest ważne, no to stres właśnie ogranicza nam dostęp do swojej przede wszystkim pamięci i tej emocjonalnej strony życia w takim zakresie, żeby można było to życie tak uchwycić z radością i żeby mieć nad tym panowanie. Bo jeśli poziom stresu jest za wysoko, to tego panowania nad sobą nam nie wystarczy czasami. Tak, tutaj mówimy o stresie takim długotrwałym, wielomiesięcznym, niekoniecznie akurat w tym momencie. Dokładnie. No ten długotrwały, wielomiesięczny, a czasami wieloletni stres no, powoduje na przykład zmieszanie hipokampa, który właśnie odpowiedzialny jest za pamięć i za tą emocjonalną stronę życia. I stres to jest coś bardzo dużego w nas. Stres dla mózgu upatrywany jest jako zagrożenie zdrowia albo życia. I mózg wszystkie swoje zasoby, jakie ma, organizuje do tego, żeby tego człowieka przy tym zdrowiu życiu przytrzymać. I jak się okazuje, że tam jakaś pamięć, koncentracja, uwaga, ktoś by chciał mieć tego więcej, to mózg mówi, a daj spokój, to jest w ogóle jakaś pestka, ja tutaj mam misję do wypełnienia. I w związku z tym jesteśmy ubodzy, bo nie mamy właśnie dostępu do tego, do tych bonusów, które możemy odcinać kuponami. Dobrze, i teraz taki pacjent czy klient twój przychodzi i co tam widać, jeśli chodzi o ten stres? Jakie są różnice pomiędzy takim zestresowanym a normalnym człowiekiem? No, chociaż w dzisiejszych czasach to ten zestresowany jest normalny bardziej. Tak, tak. No tutaj muszę powiedzieć, że jak robię mapę mózgu i badam poziom stresu, to co jest zadziwiające, to okazuje się, że nie ma tutaj grupy wiekowej, która byłaby wobec tego wolna. Pracujemy z dziećmi od 4 roku życia poprzez młodzież, dorosłych, poprzez senior, do seniorów i okazuje się, że od 4-latka przez całą tą grupę wiekową, którą wymieniłam, wszyscy są zestresowani. Na 100 map, statystycznie rzecz ujmując, jak mam 2, gdzie poziom stresu jest w normie, to jest wszystko. Nie wiem, czy to jest znak czasów, że żyjemy teraz w jakimś pędzie, to w związku z tym jakoś na nas wpływa, oddziałuje i powoduje, że ten poziom stresu idzie nam wysoko w górę i z nim żyjemy, chodzimy. Nie wiem, czy kiedyś byliśmy mniej zestresowani, bo to wcześniej być może nie było badane. Przynajmniej ja na tamten czas nie miałam dostępu do tego, żeby to sprawdzać. Ale faktycznie jest to coś, co bardzo mocno pracuje teraz przy ludziach. I obniża jakość życia. Bezwzględnie. No dobrze, to jeszcze raz. Stres powoduje co? Że nie mamy dostępu do alfa w większych ilościach? Czy cały czas jesteśmy w beta takim mocno poszarganym? Jak to wygląda? To wygląda w ten sposób, że mózg jest zorientowany, tak jak powiedziałam chwilę wcześniej, na opanowywaniu tego stanu. Wobec powyższego wszystko inne jest jakby przysłonięte. Mózg tego nie widzi, nie ma tam dostępu. I poprzez pracę biofeedbackiem, tak jakby nam ktoś zatrzasnął przed nosem drzwi i nie możemy ich rozchylić. Poprzez pracę biofeedbackiem dążymy do tego, żeby uchylać te drzwi. I żeby się nam pokazywał coraz szerszy obraz tego, co nosimy pięknego w sobie i żeby tam te skarby zabierać dla siebie. Jak mamy wysoki poziom stresu, jest to po prostu niemożliwe. Czyli tak jakby jeszcze połączyć to z to przyciąganie dobrobytu w życiu. Tak. W momencie, kiedy wchodzimy w te wyższe obszary, czyli tą zasłonę, co powiedziałeś, odsłonimy, wchodzimy na inne wibracje i całe życie nam się zmienia. Tak. Czyli przez sam ten proces, który robisz, jakby reszta życia już jest zupełnie inna.
Sam stres to jest tylko część tego, nad czym my pracujemy, bo jak mamy mapę mózgu i ja widzę, że jest wysoki poziom stresu, ale na przykład inne fale też są za wysoko i każda fala jest odpowiedzialna za konkretne funkcje w naszym mózgu, to tak projektujemy ten trening i cały proces, żeby jak najszerzej móc wesprzeć człowieka w tym, czego on by od siebie na życie chciał. I faktycznie w pierwszej kolejności, jeśli na przykład ktoś przychodzi i mówi, że on by chciał więcej zapamiętywać, szybciej się uczyć, sprawniej, albo żeby ten mózg działał operacyjnie na innym poziomie, to w pierwszej kolejności, innej drogi nie ma, najpierw trzeba wyhamować stres. Bo jak głowa jest cały czas na tym na tej wysokiej wibracji. Tak, czyli to jest jazda na hamulcu ręcznym. Dokładnie. I zamiast mocy silnikowi dawać, wystarczy spuścić ten hamulec ręczny. Tak, tak. I jak się wycisza stres, to wtedy otwierają się te wrota i tam jest większa radość życia, większa motywacja do działania, szybciej operacyjnie działający mózg. Tam jest większe wewnętrzne wyciszenie, takie ugruntowanie emocjonalne, w związku z czym to też nam się przekłada na życie. No, mieliśmy taki przypadek pana, który przyszedł do nas z ogromnym bólem głowy, a dodatkowo nadmienił, że jest nieznośny dla swoich współpracowników, jest szefem i zespół zgłasza, że się nie może z nim dogadać, bo jak tylko ktoś otworzy usta, to jest od razu karabin maszynowy. I on nazywał to w ten sposób, że on nie jest w stanie nad tym zapanować. Nawet jakby bardzo, bardzo chciał, to jest niemożliwe. I teoretycznie przyszedł po to, żeby zniwelować ten ból głowy, ale ten ból głowy też podnosił mu poziom stresu, bo ciągle był niewypoczęty, miał się ze sobą, wiedział, że jest nieznośny, a sam ze sobą nie potrafił wytrzymać, a to dopiero ludzie, którzy go otaczali. I faktycznie bóle głowy ustały, ale też wyhamowaliśmy stres, co spowodowało, że on zaczął słuchać ludzi, był zainteresowany tym, co ludzie mają do powiedzenia. W związku z czym biznes szedł lepiej, bo jak miał informację zwrotną od zespołu, co się dzieje, to było łatwiej. A oprócz tego sam ze sobą miał się inaczej i zaczął siebie lubić bardziej. A to cenne. Tak. Dobrze, inne przykłady takich jak ty nazywasz ich, pacjentami czy klientami? Jak wolisz, różnie mówimy. Jeśli chodzi o stres, no to na przykład dzieci, które mają wysoką BT2, są po prostu najzwyczajniej w świecie agresywne. Nie potrafią siebie, jest takie słowo, obrobić inaczej. Bo dzieci do 10 roku życia to cały czas muszą być w delta i alfa chyba, tak z założenia. Tak słyszałem kiedyś. Faktycznie dzieci mają, jeśli się robi mapę mózgu, to inaczej się odczytuje u dzieci, a inaczej odczytuje się u dorosłych. I faktycznie jest tak, jak mówisz, że one pracują bardziej na poziomie alfa niż osoby dorosłe. Osoby dorosłe potem się muszą tego uczyć, tak. A dzieci to mają po prostu tak same z siebie. Czyli dzieci z beta 2. Czemu 2? To jest wyższa beta 2. Nie wiem, tak nazwana jest ta fala, żeby je odróżnić. Z beta 1 i beta 2. Beta 1 odpowiedzialna jest za funkcje kognitywne, a beta 2 to jest fala odpowiedzialna za poziom stresu w organizmie. I to, co jeszcze jest ważne tutaj i wydaje mi się, że warto nadmienić, że stres bezwzględnie jest nam potrzebny na życie. Tylko taki, który jest konstruktywny. Jeśli mamy ten stres w normie, to on nas utrzymuje w takim stanie gotowości, w sytuacjach zagrożenia i on jest nam potrzebny. Ale właśnie jak jest za wysoko, to nas spala. I wtedy reagujemy nieadekwatnie do sytuacji i tak jak wcześniej powiedziałam, mogą się z nami dziać różne rzeczy. Dzieci właśnie wpadają w agresję, bo nie potrafią w sobie jakoś inaczej tego zorganizować, więc muszą jakoś to puścić. Dorośli, jeśli się nie odpalają i nie wrzeszczą, to trzymają to w sobie.
I organy później dostają Tak, różne organy choroby. dostają w taki sposób, że zaczyna nam wysiadać zdrowie i nie wiem, co jest lepsze w tej sytuacji. Z dwojga złego co wybrać? Czy to, żeby faktycznie panować nad tymi emocjami do tego stopnia, żeby je ukrywać? Albo trenować boks. Albo trenować boks, tak. Jak ja byłam mała, to moja mama mnie nauczyła trenować swoją złość w taki sposób, że mogłam się drzeć w niebogłosy i bić mocno pięściami w poduszkę i to mnie faktycznie odprężało i robiłam to bardzo często i z lubością. Więc polecam serdecznie, jeśli ktoś nie umie się rozładować emocjonalnie, to tak też można. Dobrze. Jakieś przykłady takie dłuższych treningów może i efekty? Może powiem o depresji, bo to jest... O właśnie, depresja. Poniżej depresji jest apatia, taka, że powiedzmy człowiek tak. leży, w ogóle nic nie ma sensu i tak dalej, więc tam, czy tam jest stres? Tam już... Jest poniżej podłogi już. Tak, może być tak, że osoba, która jest w głębokiej depresji, ma BT2, czyli poziom stresu w normie. To nie zawsze musi być kompatybilne. Czasami mapa zaskakuje. Można byłoby sobie wyobrazić, że taka osoba musi mieć bardzo wysoki poziom stresu, żeby być w depresji. Niekoniecznie. I owszem, tak bywa, ale nie zawsze. Też mamy osoby takie w swojej historii, które były właśnie w apatii. Że już nic nie było ważne. Tak, nic tylko, nie miało sensu, życie jest do niczego. Dokładnie, tylko sufit. No. I to, żeby nie musieć wychodzić z domu, spotykać się z ludźmi, odbierać telefonów, wychodzić do pracy, zajmować się swoimi dziećmi. To jest taki stan, gdzie naprawdę nic nie jest ważne. I poprzez pracę biofeedbackiem zaczynamy zapalać tą iskrę życia. I nagle ten człowiek zaczyna zauważać siebie, zaczyna mieć kontakt ze swoimi emocjami, zaczyna nazywać te emocje. To się po prostu zdarza. Nawet w domach zauważyliśmy, gdzie się nie uczy tego, jak opowiadać o swoich emocjach, dzieciaki świetnie potrafią to robić. Potrafią przyjść, powiedzieć: mamo, mnie się to nie podoba, ja się źle z tym czuję. Zaczynają używać takiego języka nie wiadomo skąd. To jest piękne. I zaczynamy pracować w ten sposób najczęściej i prawie zawsze w takich przypadkach, kiedy mamy do czynienia z osobami w apatii albo w głębokiej depresji, pracujemy taką falą, która się nazywa SMR. Ja ją nazywam falą szczęścia. I jak podnosimy tą falę do góry, to ten poziom szczęścia faktycznie w nas zaczyna rosnąć i zaczynamy wychodzić do ludzi, zaczynamy zauważać to, co się dzieje wokół nas. Przestajemy się tego bać, zaczynamy mieć chęć do wychodzenia do świata. I to się zadarza za każdym razem, kiedy z kimś takim pracujemy. Czy to jest związane z ilością serotoniny? Tak, z ilością serotoniny, ale też kortyzolu, to można zbadać we krwi. Też zachęcamy naszych klientów, żeby najpierw przed biofeedbackiem zrobili takie badania, jaki jest poziom tych hormonów. A potem po całym procesie prosimy o takie badanie jeszcze raz i można zobaczyć, jaka jest różnica. Czy ten SNR można podwyższyć jakimiś innymi sztuczkami, typu, nie wiem, masaż gdzieś tam w jakichś punktach, czy jeśli chodzi o masaż, oczywiście można opłukiwać grasice i tak dalej, są różne metody na to, żeby sobie pomagać. Ja w swojej pracy, jak widzę, że jest na przykład bardzo niski SMR, a to oznacza, że ktoś ma wadliwy wzorzec oddychania, nie oddycha właściwie, a w związku z tym nie dotlenia swojego mózgu i on wtedy pracuje na niższych obrotach, to zawsze przeprowadzam z taką osobą sesję oddechową, uczę właściwego sposobu oddychania i zauważyliśmy na poziomie treningu, i za każdym razem się to zdarza, jeszcze nie było nigdy inaczej, że SMR, czyli ta fala szczęścia się podnosi, znaczy inaczej, podnosi się sufit, czyli te parametry życiowe, w związku z czym jak my pracujemy, to mamy większe pole manewru, czyli możemy tą falę wynieść wyżej niż w momencie, kiedy ktoś oddycha niewłaściwie. I tak samo jest z betą 1, która odpowiedzialna jest za pamięć, przypominanie, koncentrację, uwagę, tempo wykonywanych działań. Te dwie fale, których chcemy mieć więcej na poziomie treningu, biofeedbacku, to jeśli wprowadzamy właściwy oddech w trakcie trwania sesji, to te sufity się podnoszą i można więcej tam zdziałać.
A co z ADHD? Ponoć ten, który to odkrył, zdementował tuż przed śmiercią, więc jak ty to postrzegasz? Tak, używa się tego terminu. My też go używamy po to, żeby po prostu było wiadomo, o co chodzi. Ale zamieniamy to często na nadpobudliwość psychoruchową, bo można zauważyć, że jest sporo takich dzieci, które są wewnętrznie, jakby nimi coś targało. I tam w środku jest chaos. I te dzieci bardzo często, bardzo zdolne, nie potrafią siebie zorganizować w taki sposób, żeby na przykład usiąść na chwilę, żeby spokojnie odrobić lekcję. Bardzo często rodzice mówią, że odrabianie lekcji to jest droga przez mękę, że dziecko potrzebuje 10 razy wyjść do toalety, a jeszcze w międzyczasie zjeść, a jeszcze jest pod stołem, a na stole, a noga gdzieś nie wiadomo gdzie, a to zeszyt spadł, a to ołówka nie ma. I organizacja siebie, takiego dziecka, nie wynika z tego, że ono sobie tak wymyśliło, ma taki pomysł na siebie. Ono inaczej nie potrafi. I kiedy zaczynamy pracę biofeedbackiem, to najpierw te dzieci bardzo mocno wyciszamy, żeby one się zorientowały w sobie, co one mogą, albo jak mogą inaczej. Tak, i potem, najpierw trzeba się zatrzymać. Najpierw się trzeba zatrzymać. I w momencie, kiedy te dzieci, jak to ładnie ująłeś, się zatrzymują, zaczynają być bardziej skupione na tym, co wokół nich się dzieje. I wtedy na przykład odrabianie lekcji z 4 godzin zmniejsza się do 2. Albo na przykład mama, która musi dziecku powtarzać coś 100 razy, może powtórzyć 10, to już jest 90 do przodu, ile zaoszczędzonego czasu i frustracji mamy, ale też tego dziecka, bo to jest tak, że rodzice często mówią, że im jest strasznie trudno, że oni nie są w stanie tego już dłużej wytrzymać. I te emocje tego rodzica, to dziecko, każde dziecko czuje bardzo mocno, więc nie dość, że ono jest w sobie bardzo mocno rozedrgane, to jeszcze to rozedrganie rodzica czuje i bierze najchętniej często od rodzica, żeby rodzicowi było lżej, bo dzieci tak mają, więc tam po prostu kipi. I poprzez trening biofeedbacku dążymy do tego, żeby dziecko wyciszyć, żeby było bardziej zorientowane i zośrodkowane w sobie. Mieliśmy takiego chłopca, który nie dość, żeby był nadpobudliwy psychoruchowo, to jeszcze był bardzo agresywny. W szkole działy się dantejskie sceny, było rzucanie krzesłami, stolikami. Nauczyciel w klasie nigdy nie wiedział, co go będzie czekało danego dnia. Mama też nie wiedziała, jakimi słowami dostanie od syna. Za każdym razem, kiedy przychodzili na początku do nas, ta mama siadała w poczekalni i płakała, bo syn przynosił codziennie po 3 uwagi. Chcieli go wydalić ze szkoły najlepiej gdzie indziej, żeby było łatwiej klasę zorganizować. I my zaczęliśmy pracować z tym chłopcem. Na początku treningi wyglądały tak, że latały książki, w ogóle wszystko to, co miał na podorędziu. A teraz dostajemy, pomimo tego, że terapia się już skończyła jakiś czas temu, od mamy wiadomości, SMS-y, że jej syn jest radosny, spokojny, że odkrywa go na nowo i nie może się nadziwić, jaki on jest cudowny. To jest za każdym razem dla nas głęboko wzruszające, że jesteśmy w stanie przyłożyć się do tego, żeby zintegrować rodzinę, żeby wesprzeć tych ludzi tam, gdzie oni nie mogą. Nie wiedzą, jak zrobić, żeby mogli inaczej funkcjonować. Bo to nie ten chłopczyk był problemem, tylko coś w rodzinie było nieuświadomione, a on tylko to przejawiał. Nie? Być może w rodzicach to było, a on akurat dzięki niemu się to uleczyło i przeszło przez niego. Bardzo dobrze, że podnosisz ten temat, bo ja się zorientowałam, o co tam chodziło. Tam były pozamieniane role. Matki i ojca? Tak. No, dziecko też tam miało swoją określoną rolę. W każdym razie był tam taki moment, gdzie przyjechała rodzina, wszyscy zasiedli przy stole, a wspomniany chłopiec pasjami grał na tablecie. I nie było mocy, żeby mu to jakoś ograniczyć. I dla jednego i drugiego rodzica to było bardzo frustrujące, ale jakby nic się w związku z tym nie zadziewało spektakularnego. I przy tym rzeczonym stole chłopiec z tym tabletem i ten tata nie wytrzymał ciśnienia,
wziął tego tableta, tak huśnął o ścianę i ta żona po prostu patrzyła na niego, jakby go pierwszy raz zobaczyła na oczy. On stanął w męskim, a ona mogła w końcu stanąć w swoim żeńskim. Już nie robić jako mężczyzna tam w tym związku, tylko mogła być kobietą swojego mężczyzny, bo ten mężczyzna pokazał swoją siłę i zaczął, być może jakoś siłowo to wyglądało, ale to był znak, sygnał dla wszystkich, że teraz on tutaj będzie mówił, jak to ma wyglądać. I faktycznie od tamtego momentu to był punkt zwrotny. I ten chłopiec, jakby coś w nim przeskoczyło, terapia zaczęła iść sprawniej, a ta pani, o której myślę, uwielbiałam wychodzić do poczekalni i na nią patrzeć, bo ona wyglądała tak, jakby się wczoraj zakochała, była rozpromieniona, radosna. I to wszystko potem ze sobą się pozazębiało. Ten chłopiec zaczął inaczej funkcjonować w szkole, zaczął dostawać świetne oceny, skończył czwartą klasę z świetnymi wynikami, z elaboratami pochwalnymi, jak pięknie się zmienił, że teraz potrafi dokończyć zadanie, które zaczął, że pięknie pracuje na lekcjach, że współpracuje z nauczycielem, że zaczyna się integrować z grupą. No i przede wszystkim to, co dla tej rodziny było ważne, że oni zaczęli pięknie ze sobą spędzać czas. Bo tam zaczęła się robić dla nich właściwa przestrzeń. A jeśli chodzi o naukę, to jak można by się wspomóc w zapamiętywaniu? Czy jakieś ćwiczenia są, czy nie wiem, medytacje, czy cokolwiek, bez użycia biofeedbacku? No bo masz doświadczenie z biofeedbackiem, no to pewnie masz też jakby rady takie dodatkowe. Jak ktoś się uczy języka, czy w ogóle studiuje, co takiego można zrobić? Co można zrobić? Na pewno oddech jest tutaj bardzo istotny, bo tak jak powiedziałam... Czyli spowolnić oddech? Spowolnić oddech, doprowadzić do tego, żeby on był miarowy. Bo kiedy oddychamy spokojnie, to wtedy wprowadzamy swoje ciało, swój umysł w stan relaksu, w stan relaksu. A w stanie relaksu uczymy się najszybciej. Wtedy uruchamia nam się alfa, a alfa jest odpowiedzialna też za szybkość przyswajania wiedzy, za pamięć. To. Jak się uczymy, to żeby nie jeść na przykład jakichś ciężkostrawnych rzeczy. Dieta ma tutaj nieodzowne znaczenie. Z takich prostych rzeczy to, żeby mieć przewentylowane pomieszczenie. To też zależy od osoby i od tego, jaki ona ma tryb uczenia. Bo znam takie osoby, które na przykład świetnie się uczą wtedy, kiedy gra telewizor, radio, że się musi coś dziać. A są takie osoby, które potrzebują mieć absolutny spokój. Ja pamiętam, że ja się uczyłam tak, że musiałam mieć wszystko posprzątane, żeby mi nie zajmowało mojej uwagi nic poza tym, co ja mam do zrobienia. Oprócz tego bardzo dobrze mi się pracowało rano, kiedy mój mózg bardzo sprawnie pracuje. Już wieczorem w ogóle, można powiedzieć, ale z kolei moje przyjaciółki, z którymi studiowałam, bo wtedy uczyłam się najbardziej intensywnie, no to one z kolei, jak ja szłam spać, to one zaczynały swoją naukę, dlatego, że było ciemno, że był spokój, że nie jeździły samochody, że nie było żadnych dodatkowych bodźców. Więc w zasadzie, żeby się uczyć skutecznie, to trzeba sobie posprawdzać, co mi służy. I to po prostu robić w ten sposób. Dobrze. Coś na zakończenie? Może o czymś nie powiedzieliśmy jeszcze? Bardzo chętnie opowiem o tym, że pracujemy czymś takim, co nazywamy Biofeedback Plus. To jest taki bardzo intensywny trening, bo w standardzie robimy to tak, że każda osoba przychodzi do nas 3 razy w tygodniu. Dlaczego? Dlatego, żeby mózg zaprosić do zmiany i do tego, żeby on zaczął pracować bardziej zasobnie, no to muszą się zadać takie 3 elementy. Jeden z tych elementów to jest to, że trening musi być intensywny, żeby mózg dostał wystarczająco często informacje do zmiany. No, musi być regularny i trwać w czasie. To jest proces. Mózg jest jak mięsień, więc żeby go wypracować, to trzeba się tym przysłowiowym hantelkiem namachać.
Ale sprawdziliśmy to już w swoim doświadczeniu wielokrotnie, że można pracować bardziej intensywnie. Jeśli ktoś mieszka w jakimś zakątku Polski, a do nas ma daleko, to przyjeżdża do nas na intensywny tryb. I wtedy wykonujemy po 6 treningów dziennie, na przykład przez 2 tygodnie. I ten efekt, który uzyskujemy przez cały proces trwania terapii, te 3 razy w tygodniu, jesteśmy w stanie skomasować do tych 2 tygodni. Efekt jest dokładnie taki sam. I to jest bardzo intensywny tryb, ale bardzo dużo może się zadarzyć dobrego w trakcie. My też prowadzimy, oprócz tego, że prowadzimy biofeedback, to jeszcze prowadzimy sesje, gdzie bardzo dużo rozmawiamy. Mieliśmy taką panią, która przyjechała do nas z padaczką. I chodziło o to, żeby ona miała jakąś inną jakość życia, bo ta padaczka powodowała to, że ona się po prostu zawieszała nie wiadomo na ile. Nigdy tego nie wiedziała, nie była w stanie tego określić i faktycznie zdecydowała się odstawić leki i biofeedbackiem te epizody padaczkowe się wycofały. Oprócz tego jeszcze dostaliśmy od niej taką informację zwrotną, że ona miała takie poczucie, jakby miała czarną dziurę w sobie. Nie miała dostępu do swoich wspomnień. I jak zaczęliśmy pracować biofeedbackiem i właśnie pomiędzy sesjami bardzo dużo rozmawialiśmy, to ona zaczęła się łapać na tym, że zaczyna przypominać sobie różne zdarzenia z życia. I nazwała to tak, jakby odzyskała swoją tożsamość, bo przypomniała sobie, jakie ma talenty, co ona umie robić, za czym ona tęskni, co się wydarzyło jakiegoś pięknego w jej życiu. W ogóle wcześniej to była kurtyna. I teraz raptem zaczęła mieć dostęp do tego, co za nią. Co ją niezwykle ucieszyło. Córka potem do mnie zadzwoniła i powiedziała, że mama wygląda zupełnie inaczej i że znowu ma ten błysk w oku, który zgasł już jakiś czas temu i że patrzeć na taką mamę nową to jest dla niej sama radość. A jeszcze przy tym rozmawialiśmy, są też takie seksualne efekty uboczne, tak? Co to takiego? Tak, to z kolei właśnie przyjechał pan z Krakowa, który miał takie życzenie, taki pomysł, że on by chciał lepiej spać, bo się nie wysypia, a jak się nie wysypia, to jest nieefektywny, w pracy kiepsko i w ogóle na życie też nie najlepiej. No i zrobiliśmy z nim te treningi, oczywiście tam jeszcze podkreśliliśmy pamięć, koncentrację, uwagę, radość życia. No i dostaliśmy za jakiś czas informację zwrotną na maila, że i owszem, lepiej śpi, ale zadarzyło się dla niego jeszcze coś, czego kompletnie się nie spodziewał. A mianowicie, że zaczął kontrolować swój wydrysk. I na początku mu się wydawało, że to może się jakoś tak po prostu... Przypadek. Ale efekt biofeedbacku działa nadal. Narzeczona zachwycona, on w swoich oczach urósł jako mężczyzna. I można sobie wyobrazić, jak wtedy można inaczej dla siebie funkcjonować i być w tym świecie, kiedy się zadziewa coś podobnego. No i potem zaczęłam dopytywać klientów, czy obserwują u siebie zmiany w tym obszarze. I faktycznie dostawaliśmy informację, że libido u kobiet wzrasta. No a u mężczyzn, nie mówię, że my to potrafimy robić tak po prostu, że przyłączamy w jakieś konkretne miejsce elektrodę, ale to pokazuje to, że mózg jest w stanie się tak odblokować, że mogą się zadziewać nawet takie rzeczy. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu.